Dzień dobry Państwu, Tomasz Jankowski, wraz ze mną Mateusz Piskorski. Dzień dobry. I witamy na kolejnym raporcie z Frontów Ekstra. Zapraszamy serdecznie do subskrybowania naszego kanału, do polubienia nas w innych mediach społecznościowych i do polecania nas wszędzie tam, gdzie możecie. Dzisiaj w ramach raportu z Frontów Ekstra będziemy sobie robić program, no właśnie, powiedziałem sobie, to już chyba tak podświadomie, bo robimy program o konferencji, która powstaje, no właśnie, sami dla siebie ją robią chyba Ukraińcy. Ale zanim do tego jeszcze przejdziemy, no właśnie, to nie jest po raz pierwszy. To znaczy, od czasu tej nowej fazy wojny na Ukrainie, co i rusz, dostajemy informacje w środkach masowego przekazu, że oto się odbędzie jakiś szczyt pokojowy. No i kłopot chyba w tym, że trudno o skuteczność szczytu pokojowego, gdy uczestniczy w nim tylko jedna strona. To jest oczywiście tylko wyłącznie tak nazywane, natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy. Ukraina, a ściśle jej zachodni kuratorzy, przejawiają ambicje bardzo konsekwentnie, aby rzeczywiście część przynajmniej państw tak zwanego globalnego południa, czy większości świata, która nie jest, nie należy do owego świata, tak zwanego Zachodu, przeciągnąć na swoją stronę w konflikcie na terytorium Ukrainy się toczącym. Ten konflikt myśmy wielokrotnie na naszej antenie definiowali jako konflikt toczący się na terytorium Ukrainy, ale jednocześnie konflikt, którego rzeczywistą, faktyczną stroną Ukraina nie jest. Kijów jest proxy w tym konflikcie, czyli siłą zastępczą. To wielokrotnie definiowaliśmy nie tylko my, ale również czołowi politologowie, w tym amerykańscy. No ale właśnie, odbywały się owe szczyty czy konferencje, zaraz przejdziemy do kwestii definicyjnych, ale w każdym razie spotkania, tak, zastosujmy neutralne określenie, spotkania już wielokrotnie mające na celu przeciągnięcie państw niezachodnich na stronę Zachodu. No, wymieńmy je sobie. Proszę Państwa, czerwiec 23 roku Kopenhaga, sierpień 23 roku Dżudda, to myśmy tutaj nawet omawiali tą Dżuddę dość szczegółowo, październik 2023 Malta, styczeń 2024 Davos. I jedyna prawidłowość, która mi tutaj przychodzi do głowy, to jest to, że no to jest bardzo wyrafinowana turystyka. Może po prostu ci urzędnicy ukraińscy sobie chcą pojeździć po świecie przy okazji. No bo czy były jakiekolwiek efekty tutaj? Davos akurat było w czasie forum ekonomicznego, no ale to też, jak wiemy, kurort i bardzo ładna miejscowość. No i trudno zauważyć, żeby jakiekolwiek efekty to przyniosło. Natomiast, i o tym jest dzisiejszy program, nie wiem, czy ta turystyka polityczna nie przyniosła efektu odwrotnego do zamierzonego, czy po prostu Wołodymyr Zełenski i jego administracja już świata tymi kolejnymi konferencjami nie znudziła, czego chyba dowodem jest konferencja nadchodząca. Proszę Państwa, ale zanim o okolicznościach, właściwie o szczegółach dotyczących samej tej konferencji czy spotkania, to kontynuując nieco wątek turystyki, popatrzcie Państwo, to hotel Birkenstock w Alpach Szwajcarskich. Pięknie położony obiekt, prawda? Obiekt, w którym sprawdziliśmy to dla Was, w najpopularniejszych systemach rezerwacyjnych. Jedna noc w najtańszym pokoju kosztuje w przeliczeniu na złotówki około 5000 naszych złotych. W tym właśnie miejscu, w tych wspaniałych krajobrazowo okolicznościach, ma odbyć się kolejne spotkanie. To tak znów nawiązując do tego wątku turystycznego, o którym Tomek przed chwilą wspomniał. Góra Birkenstock położona jest nad jeziorem czterech kantonów. To niedaleko Lucerny w Szwajcarii. Jak już mówiliśmy, ceny wygórowane, hotel, taki ośrodek właściwie ekskluzywny na górskim szczycie, funkcjonuje tam już od dość dawna. Co ciekawe, w latach 1960 i 1995 odbywały się tam m.in. spotkania słynnej grupy Bilderberg. Tak, tej znanej grupy, która miała zrzeszać i polityków, ale z drugiej strony też decydentów gospodarczych, według niektórych marzących o tym, aby powołać coś na kształt globalnego, światowego rządu. Właścicielem tego hotelu, tu jeszcze ciekawostka, jest spółka Katara Hospitality Switzerland. Katara, tak, dobrze Państwo usłyszeliście, spółka jest katarska. Jakiś czas temu Katarczycy
a ściślej Qatar Investment Authority, państwowy fundusz inwestycyjny katarski przejął całą sieć ekskluzywnych szwajcarskich hoteli, między innymi Birkenstock, na którym, w którym właściwie spotkać mają się 15 i 16 czerwca podczas dwudniowej konferencji przedstawiciele, no właśnie, czyli przedstawiciele, zaraz się jeszcze nad tym zastanowimy. Po pierwsze oczywiście przedstawiciele państw, powiemy za chwilę, których państw nie będzie, które będą, ewentualnie w jakiej randze niektóre z nich będą reprezentowane, ale powiedzmy jeszcze, że tego rodzaju konferencje według niektórych, między innymi kanału w Telegramie Resident, to także okazja do zrobienia biznesu. Otóż jeśli macie państwo organizację pozarządową i chcielibyście w takim szczycie, jak to się szumnie określa, choć nie jest to szczyt, o czym zaraz, uczestniczyć jako reprezentanci organizacji pozarządowej, to według kanału Resident, no cóż, funkcjonują już firmy lobbystyczne amerykańskie na rynku, które sprzedają różnym fundacjom i stowarzyszeniom możliwość udziału w owej konferencji w Szwajcarii za bagatela kwotę od 50 do 200 tysięcy dolarów. Jeśli zatem wasza organizacja ma takie kwoty, możecie skorzystać z ich oferty. Dokładny program tego, co ma się wydarzyć w Szwajcarii 15 i 16 czerwca, poznamy pojutrze. Ma ten program przedstawić prezydent Szwajcarii, władze szwajcarskie, które no, siłą rzeczy w sensie terytorialnym są gospodarzem całej tej imprezy, ale już wiemy, że od samego początku strona ukraińska Kijów stał na gruncie tak zwanej formuły Zełenskiego. Formuła Zełenskiego uznana już wielokrotnie przez różne ośrodki za dość mało, delikatnie mówiąc, realistyczną, to 10 punktów, w tym takie punkty jak powrót Ukrainy do granic z roku 1991. No i cóż, w ramach przygotowań do tego spotkania po kolei eliminowano poszczególne punkty formuły Zełenskiego, choć Kijów nalegał, aby właśnie to ona była punktem wyjściowym do dyskusji tych, którzy spotkają się w Szwajcarii. Z 10 punktów zostały, proszę Państwa, 3. 3, na które uczestnicy czy potencjalni uczestnicy spotkania wyrazili zgodę. To wymiana jeńców, to powrót osób nieletnich, czyli tych dzieci, które, jak twierdzi Kijów, zostały wywiezione czy rozłączone z rodzicami i znajdują się na terytorium Federacji Rosyjskiej. To odrębny problem, na który być może kiedyś też na naszej antenie podyskutujemy. No i wreszcie bezpieczeństwo atomowe i żywnościowe. To bezpieczeństwo atomowe to oczywiście powszechne zmartwienie. Bezpieczeństwo żywnościowe to rzecz jasna tak zwane umowy zbożowe o eksporcie ukraińskiego zboża. To miał być temat, jeden z punktów, który przyciągnąć miał kraje globalnego południa, uczynić, że to spotkanie, czy ten szczyt w cudzysłowie, miał stać się dla nich interesujący i atrakcyjny. No ale cóż, podstawowi gracze, ci bez których trudno wyobrazić sobie jakiekolwiek rozstrzygnięcia o charakterze globalnym, a nawet regionalnym, zaczęli powoli podkreślać, że w owym spotkaniu, szwajcarskim spotkaniu, uczestniczyć nie mają zamiaru. 2 czerwca na łamach Financial Times ukazał się dość ciekawy tekst. Tekst, który przypominał wizytę Władimira Putina w Chinach i jego spotkania, rozmowy z chińskim przywódcą Xi Jinpingem w maju tego roku. Według źródeł Financial Times Władimir Putin miał poprosić chińskiego partnera, aby ten zdecydowanie odmówił uczestnictwa w szwajcarskim spotkaniu. Jak widać, jeśli prawdą jest to, że Władimir Putin o coś takiego prosił, prośba przez Pekin została wysłuchana. Wysłuchana, no a jednocześnie to, że została wysłuchana, stało się przyczynkiem do skandalu dyplomatycznego wywołanego tym razem, może właściwie po raz kolejny, przez ukraińskiego przywódcę, może już niekoniecznie prezydenta de jure, Władimira Zełenskiego. Zełenski wybrał się na doroczne posiedzenie tak zwanego dialogu Shangri-La. Dialog Shangri-La to przedsięwzięcie zrzeszające
politologów, ekspertów, bardzo wpływowych polityków, przedstawicieli biznesu, głównie z krajów Azji Południowo-Wschodniej, ale oczywiście zawsze również z udziałem tych największych na kontynencie azjatyckim, a mianowicie Chin czy Indii. W tym roku Shangri-La odbywało się w Singapurze. I w Singapurze mieliśmy do czynienia z bezprecedensowym, jak do tej pory, atakiem Zełenskiego na, uwaga, Chiny. Zacytujmy samego Zełenskiego. Otóż, niestety, Ukraina nie ma bliskich relacji z Chinami, mówi Zełenski na Shangri-La, gdzie obecni byli reprezentanci chińskiego rządu. Bo one ich nie chcą. Tak, Chiny nie chcą relacji z Ukrainą, zdaniem Kijowa. Rosja, kontynuuje Zełenski, wykorzystuje chińskie wpływy w regionie, wykorzystuje chińskich dyplomatów, robiąc wszystko, by storpedować szczyt pokojowy. Tyle Zełenski, który wprost właściwie stwierdza, że Pekin, w tym pekińska, chińska dyplomacja, to nic więcej jak instrument w rękach Putina i Kremla. Oczywiście po takiej wypowiedzi, w odróżnieniu od spotkania dialogu Shangri-La sprzed roku, gdzie odbywały się nawet rozmowy pomiędzy ministrem obrony Ukrainy a ministrem obrony Chińskiej Republiki Ludowej, po takiej wypowiedzi Zełenskiego w tym roku chińscy dyplomaci obecni na tym spotkaniu w Singapurze jak ognia unikali towarzystwa swoich ukraińskich odpowiedników, a chińska delegacja, wśród której był, podobnie jak w ubiegłym roku, chiński minister obrony, przed kolacją, uroczystą kolacją dla uczestników dialogu w Shangri-La upewniała się, czy na kolacji tej będzie Zełenski. Gdyby był, Chińczycy demonstracyjnie odmówiliby zasiadania przy jednym stole z ukraińskim przywódcą. Nieco bardziej dyplomatycznie, ale to taka jej rola. Wypowiedziała się rzeczniczka chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pani Mao Ning, i stwierdziła ona, że Chiny w dalszym ciągu przykładają wielką wagę do stosunków z Ukrainą. Przypomniała następnie też wyjątkowo dyplomatycznie, że Chiny pozostają największym partnerem handlowym dla Kijowa. Ostatnia rozmowa, to na marginesie warto zauważyć, pomiędzy Zełenskim a chińskim przywódcą, przewodniczącym Xi Jinpingem, odbyła się w kwietniu 2023 roku. Tak, proszę Państwa, ponad rok temu. Właściwie nie ma kontaktu wysokiego szczebla pomiędzy Pekinem a Kijowem i to bynajmniej nie dlatego, że Pekin te kontakty zamroził, najprawdopodobniej do zamrożenia, likwidacji tych, czy maksymalnego ograniczenia tych kontaktów przyczynił się głównie Kijów. Były też inne rozczarowania. Rozczarowania dla Kijowa i rozczarowania dla tych, którzy stoją za organizacją spotkania w Szwajcarii. Niektóre z nich znów wynikały z różnego rodzaju dyplomatycznych faux pas i, delikatnie mówiąc, niezręczności Wołodymyra Zełenskiego. Zełenski na przykład jednocześnie wystosował zaproszenie na spotkanie i konferencję w Szwajcarii do władz izraelskich, które na marginesie skrytykował, i do władz palestyńskich. Stwierdził, po raz pierwszy chyba, że Ukraina uznaje państwo palestyńskie, a nawet zadeklarował, że gotowa jest przekazywać pomoc humanitarną Palestyńczykom, choć jak Państwo doskonale wiecie, sam Zełenski o tą pomoc humanitarną wszędzie, we wszystkich możliwych miejscach dla Ukrainy publicznie prosi. Zostawmy jednak Bliski Wschód i przenieśmy się do innych krajów azjatyckich. Otóż Zełenski przed spotkaniem w Szwajcarii odbywa tournée. Jednym z punktów owego tournée było spotkanie i rozmowy z nowym, niedawno w sumie wybranym prezydentem Filipin, Ferdinandem Marcosem juniorem. Tak, juniorem, bo to syn słynnego dyktatora filipińskiego Ferdinanda Marcosa, uznawanego niegdyś za jednego z najbardziej skorumpowanych, ale jednocześnie lojalnych wobec Waszyngtonu, patronów amerykańskich, przywódców tej części Azji. Jak wiemy, Filipiny znajdują się w sporze terytorialnym z Chinami. W sporze oni archipelag bardzo niewielkich wysepek, wysepek Spratly na Morzu Południowochińskim. W
w wyniku tego konfliktu, to często Filipiny coraz częściej wskazywane są jako potencjalna beczka prochu tam w okolicy Chin, potencjalny konflikt zbrojny, który tam może wybuchnąć. I to nawet o Filipinach coraz częściej mówi się jako bardziej prawdopodobnym miejscu wybuchu konfliktu niż o Tajwanie, który skądinąd też przecież jest problemem. Zełenski, chociaż miał możliwość rozmowy, krótkiej rozmowy z Marcosem na szczycie czy w ramach dialogu Shangri-La, zdecydował się na podróż do Manili, do stolicy Filipin. No i tam podobno deklarował Marcosowi, a jakże, poparcie Kijowa w ewentualnym konflikcie, no i w toczącym się sporze z Chinami. Po raz kolejny Zełenski odreagowywał wobec Chin, też robiąc to w zasadzie publicznie i otwarcie. Innym oczywiście azjatyckim mocarstwem są Indie. Tak, jeśli chodzi o Indie, na spotkaniu w Szwajcarii, które przez New Delhi nie zostanie całkowicie zbojkotowane, ma być wiceminister spraw zagranicznych. Ten wiceminister spraw zagranicznych to najwyższy pułap, jaki New Delhi jest w stanie zaproponować dla rzekomego szczytu. Podkreślam, ten szczyt z reguły traktowany jest jako spotkanie głów państw czy szefów rządów. Mówimy, że Indie wysyłają tam wiceministra spraw zagranicznych. W niedawnym wywiadzie premier Narendra Modi stwierdził, że Indie, to bardzo wymowne, będą brały udział we wszystkich istotnych szczytach zbliżających świat do rozwiązań pokojowych. Jednocześnie urząd premiera Indii, Modiego, powoływał się na to, że ta podróż do Szwajcarii jest niemożliwa ze względów logistycznych, ze względu na odległość, ze względu na cały szereg obowiązków, które premier Modi ma u siebie w swojej ojczyźnie. No ale tymczasem dowiedzieliśmy się, i to już informacja potwierdzona, że premier Modi zdecydował się na uczestnictwo w szczycie grupy G7, który odbędzie się w Apulii we Włoszech, mniej więcej w tym samym terminie, właściwie tuż przed szwajcarskim spotkaniem z udziałem Zełenskiego. Pakistan. Pakistan, piąte pod względem liczby ludności w tej chwili państwo na świecie, a zatem nie jakiś niewielki gracz, a ważny gracz posiadający broń nuklearną, ogłosił wszem i wobec, że zamierza zachować neutralność i dlatego jego przedstawiciele nie będą uczestniczyli w szwajcarskim spotkaniu. Arabia Saudyjska poczyniła podobne kroki, ogłaszając, że no cóż, szczyt pokojowy można odbywać, ale tylko i wyłącznie jeśli spotykają się na nim przedstawiciele dwóch skonfliktowanych ze sobą stron. Brazylia prezydenta Luli da Silvy stwierdziła też dość jednoznacznie, że na szczycie, w cudzysłowie, w szwajcarskim Birkenstock pojawi się co najwyżej ambasador Brazylii, czyli dyplomata, ale nie mający tytułu i uprawnień do podejmowania żadnych wiążących decyzji w imieniu Brazylii. Jednocześnie słyszeliśmy coraz bardziej wściekłe ataki Władimira Zełenskiego adresowane wobec przedstawicieli tych krajów, które stwierdziły, że albo nie będą uczestniczyły w szwajcarskim spotkaniu, albo obniżą rangę swojego uczestnictwa. Przede wszystkim dostawało się oczywiście krajom tzw. globalnego południa. Zacytujmy znów Zełenskiego. Przy całym szacunku, mówił, ani Chiny, ani Brazylia, ani nikt inny do końca się nie orientują, co przyniosła Ukrainie Rosja swoją wojną. Nikt nie ma prawa podpowiadać nam, jak powinna się ta wojna zakończyć, perorował Zełenski. Przyznacie pewnie państwo, mało zachęcająco, jeśli chciałby faktycznie przekonać liderów ważnych, istotnych krajów, wymienia tutaj Chiny i Brazylię, do udziału czy negocjowania, pośredniczenia, rozwiązania obecnie toczącego się konfliktu zbrojnego. Profesor Raja Mohan z Narodowego Uniwersytetu Singapuru, tamtejszy politolog pochodzenia indyjskiego, wypowiedział się w rozmowie z Washington Post na temat przyczyn tego, że właściwie
mamy do czynienia z kolektywną niemalże odmową ze strony państw azjatyckich uczestnictwa w szwajcarskim spotkaniu. No, oddajmy mu głos. Historia Azji obfituje w pamięć o tym, jak mocarstwa zachodnie działały w imię swoich egoistycznych interesów, mówi profesor Mohan. Często za pomocą przemocy i popierając niekiedy okrutne dyktatury. Czyżby tutaj nawiązywał do Zełenskiego? Nie wiemy. Realiści w niektórych gabinetach nigdy nie wierzyli tej retoryce, bo zawsze wiedzieli, że istnieje różnica między tym, co Zachód mówi, a tym, co robi. Tyle profesor z Uniwersytetu w Singapurze. Ciekawostka z Australii, choć Australia oczywiście w sensie geopolitycznym i politycznym uznawana jest za część owego kolektywnego Zachodu, bliskiego sojusznika Ukrainy, to tamtejsi lejburzyści, tamtejsza rządząca aktualnie Partia Pracy zdecydowała się na wysłanie do Szwajcarii na owe spotkanie ministra, uwaga, Narodowego Systemu Ubezpieczeń Osób Niepełnosprawnych. Ów minister Bill Shorten z Partii Pracy został tam oddelegowany przez premiera Antoniego Albanese i reprezentować będzie Australię, choć nie bardzo właściwie wiemy, jak jego teka pokrywa się z problematyką międzynarodową, z problematyką rozstrzygania o wojnie i pokoju gdzieś w Europie. No i wreszcie Stany Zjednoczone, też rozczarowanie. Proszę Państwa, Władimir Zełenski zaczął krytykować swojego, można powiedzieć, głównego patrona, Joe Bidena. Zaczął krytykować Joe Bidena po tym, jak dowiedział się o tym, iż Joe Biden w ramach toczącej się kampanii wyborczej zamierza być w czasie owego szwajcarskiego spotkania, uwaga, w Kalifornii, gdzie zbierać będzie środki na właśnie swój udział w wyborach. W ostatniej chwili o swoim przybyciu do Szwajcarii, planowanym przybyciu do Szwajcarii, poinformowała wiceprezydent Kamala Harris i tu akurat osoba dość wpływowa, bo doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Białego Domu, znany Państwu Jake Sullivan. Jednocześnie Zełenski, krytykując Bidena chyba po raz pierwszy, kontynuował też krytykę potencjalnego kolejnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli Donalda Trumpa. Niektórzy twierdzą, że ukraiński przywódca traci orientację i traci poczucie rzeczywistości, jak jest, nie wiemy. Węgry. Tradycyjnie wspomnimy jeszcze o Węgrzech. Szef MSZ Węgier, Peter Szijjártó, stwierdził, że, oddajmy mu głos, jeśli na konferencji nie są reprezentowane obie strony, to powstaje uzasadnione pytanie o jej sens z punktu widzenia deklarowanego celu. Jakim ma być dążenie do pokoju? Uważamy, że konferencja pokojowa ma faktyczny sens i daje nadzieję na pokój, jeśli za stołem negocjacyjnym zasiadają obie strony. Dość logiczna definicja konferencji pokojowej, pewnie się Państwo zgodzicie. Szwajcarzy stwierdzili, że już teraz zadeklarowały swój udział w owym spotkaniu w szwajcarskich Alpach. Zadeklarowali przedstawiciele 70 państw, ponad połowa z Europy. Zełenski mówił o ponad 100 krajach. Nastąpiła nawet taka swoista licytacja, bo nieco wcześniej, przed owym wydarzeniem w Szwajcarii, odbywa się Petersburskie Forum Ekonomiczne w Rosji. Na tym forum ekonomicznym, jak z dumą podkreślili Rosjanie, reprezentowani są przedstawiciele ponad 120 krajów. No, przelicytowali w ten sposób Zełenskiego, który mówił o 100 kilku krajach uczestniczących, mających uczestniczyć na spotkaniu w Szwajcarii. Po co to wszystko? Proszę Państwa, ze swoją oceną podzielił się ukraiński politolog Konstantin Bondarenko. Bondarenko stwierdził, zacytujmy, trwały pokój możliwy jest wyłącznie w ramach wielkiego kompromisu globalnego południa, Rosji i Zachodu. Dopóki oni się nie porozumieją, niewiele będzie pożytku z tych wszystkich konferencji. Konkluduje Bondarenko, no a Władimir Zełenski pociesza się publicznie w jednym z wywiadów tym, że na spotkaniu obecny będzie w Szwajcarii, nie sprawując już dzisiaj żadnych funkcji, Boris Johnson, tak, były brytyjski premier. Jak stwierdza Zełenski, Boris, który zawsze jest z nami, czyli z Kijowem.
Wbrew cenzurze tworzymy my wszyscy, również nasi widzowie. Jeżeli cenisz naszą pracę, to pomóż nam rozwijać tę strefę wolnego słowa i wpłać darowiznę dla Fundacji Swobód Obywatelskich imienia Andrzeja Lepera. Numer konta oraz inne potrzebne informacje znajdziesz w opisie tego i innych filmów. Proszę Państwa, jeżeli chcielibyście, żeby nasza fundacja wzięła udział w tej konferencji, czy też w tym spotkaniu w Szwajcarii, no to jeszcze nas nie stać, jeszcze za małe jest to wsparcie. A jakby było odpowiednie, to wyobraźcie sobie, jakbyśmy w uzgodnieniu z Wami mogli tam narozrabiać, ile niewygodnych pytań zadalibyśmy innym uczestnikom tego spotkania. No to by było dopiero ciekawe, prawda? Ale oczywiście nie narzekam. Bardzo Państwu dziękujemy i zachęcamy oczywiście do dalszego wspierania, bo widzicie, że to przynosi efekt. Pytanie o realną jakąś inicjatywę, bo oczywiście tu już chyba nie ma wątpliwości, że ta turystyka niewiele daje. Spotkają się, pogadają, Pewnie, ale wiesz, atrakcyjne miejsca. Jest atrakcyjne miejsce i też atrakcyjne goście, bo ja myślę, że ciężko by było znaleźć okazję, żeby australijski minister Narodowego Systemu Ubezpieczeń Osób Niepełnosprawnych miał okazję na przykład spotkać się z brazylijskim ambasadorem, prawda? No to pewnie by się to nigdy nie zdarzyło. Czyli jeszcze w Szwajcarii. Więc to oczywiście jest ciekawostka, ale efektów żadnych. I mówiąc zupełnie poważnie, wiemy, że czy Chińczycy, czy Brazylijczycy, nawet niektóre kraje Unii Europejskiej, to wyraźnie sugerują, tak, że ewentualny szczyt pokojowy, owszem, dobrze było, żeby się odbył, ale jednak z udziałem strony rosyjskiej. To znaczy, proszę Państwa, to wszystko, o czym my tutaj mówimy, cała koncepcja tego typu spotkań jest całkowicie oderwana z rzeczywistości z jednego prostego względu. Konferencje pokojowe, dawno temu, znamy z historii te konferencje, bez udziału jednej ze stron odbywały się wtedy, kiedy zakładano całkowitą, bezwzględną kapitulację jednej ze stron. To Poczdam, Jałta. Tak, prawda? Pierwsza wojna jeszcze, prawda? Kiedy Niemców dopiero wezwano, żeby podpisali ten... Tak. Oczywiście. Prawda? Mówimy o Wersalu. Natomiast, ja nie sądzę, aby ktokolwiek o zdrowych zmysłach mógł stwierdzić, że Federacja Rosyjska jest dzisiaj w położeniu III Rzeszy z roku 44 czy 45. No w polskiej publicystyce pojawiają się takie pomysły, ale one są oczywiście oderwane od rzeczywistości. Swoją drogą, a Polska kogo wyśle? No i tego nie sprawdziliśmy. No patrzcie Państwo, kto tam pojedzie. Ja obstawiam, mógłbym się założyć, że najwyższy szczebel, akurat z naszej strony będzie to wysoko i gdzieś na szczycie. Jak Bidena nie będzie, wiesz, tak to by przyjechali, żeby sobie zdjęcie zrobić. Nasi politycy, Tomek, robią niestety z uśmiechem szerokim na twarzy nawet zdjęcia z ambasadorem Stanów Zjednoczonych i to im wystarcza. Więc nawet gdyby miał być tam ambasador amerykański w Szwajcarii, to myślę, że nasi pośpieszyliby tam. Trochę sobie podworowaliśmy, ale jeszcze jedna poważna już zupełnie rzecz, bo chyba wszyscy chcielibyśmy, żeby jednak pokój zapanował, gdzie ewentualnie w ogóle mogłoby się takie spotkanie, na którym by wzięła udział strona ukraińska i rosyjska odbyć, bo to nie jest wcale takie oczywiste i wydaje mi się, że na Szwajcarii by się Rosjanie już nie zgodzili. Tu jest jedna ciekawostka, proszę Państwa. Znaczy wiemy, że Chińczycy zgłaszali bardzo konkretne, już teraz mówimy to poważnie, plany pokojowe, pokojowego rozstrzygnięcia konfliktu, zakończenia wojny, więc wymienia się, tak, faktycznie wymienia się ostatnio Chiny jako takie możliwe miejsce spotkania, które Chińczycy zaaranżowaliby między szeroko rozumianym Zachodem, tak zwanym, a Rosją, oczywiście pro forma braby tam udział też i Ukraina, z podobnymi pomysłami występują władze brazylijskie. Brazylia, proszę Państwa, oddalona, niezaangażowana w sensie jakichś bezpośrednich interesów, czy z jedną, czy z drugą stroną w szczególny sposób. No ktoś powiedział, że BRICS, prawda? I że to ich eliminują, bo są w grupie BRICS razem z Rosją. No ale mimo wszystko, Brazylia ma podobne propozycje, ale uwaga, w niektórych mediach głównie niemieckich, pojawiła się informacja, na razie niepotwierdzona, że niektóre kraje Unii Europejskiej, nie mówi się o tym jakie, ale podejrzewamy, że Niemcy, skoro w niemieckich mediach, że niektóre kraje Unii Europejskiej ostrożnie zastanawiają się nad propozycją złożoną podobno przez Arabię Saudyjską. Arabię Saudyjską, która stara się faktycznie, zdaniem niektórych, zachowywać w miarę równy dystans, i że to Arabia Saudyjska mogłaby być miejscem, gdzie odbyć mogłyby się zupełnie teoretycznie nowe całkiem negocjacje, oczywiście z udziałem Rosji. A może nasi widzowie mają jakieś propozycje, może ktoś się przeczyta, może właśnie tam taki szczyt faktycznie się odbędzie. Dzisiaj, jeśli chodzi o ten szczyt, który trudno nazwać szczytem, to już wszystko. Raport Frontów Ekstra właśnie dobiegł końca. Żegnają się z Państwem Mateusz Piskorski. Dziękuję i do zobaczenia. I Tomasz Jankowski. Do zobaczenia.